Wow, po prostu wow. Musicie to zobaczyć. Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Świerszcze. Przed wami kolejny odcinek z modyfikacji w Herosie 5. Poprzedni odcinek, który nazwałem Co gdyby Heros 5 wyszło 15 lat później, no fajny miał odbiór i naprawdę byłem pod wrażeniem tego, co tam zobaczyłem. Nie zdążyłem wyczerpać tematu, autor narobił mnóstwo dodatkowych rzeczy, więc ja tą modyfikację zaktualizowałem do takiej właśnie formy, żeby pokazać wam nowe rzeczy. No i powiem wam szczerze, tych zmian jest naprawdę tak dużo i są tak dobre, w sensie te jednostki są tak ładne. Dla mnie jako modera, który no lepił te istoty, jakoś tam sklejał sobie coś tam jedna z drugą, nie? I ten Wiedźmin mod wyglądał trochę tak, jakby to nie wiem, no ktoś po prostu tak amatorsko robił, no to w porównaniu do przenoszenia istot, które gdzieś się znalazł właśnie w innych częściach i on był w stanie to włożyć do Herosa 5. No ja jestem pod takim ogromnym wrażeniem, że muszę wam to wszystko pokazać. Poprzedni odcinek skończyłem na pokazaniu wam sukubusów, tak? W walce z fragmentem elfickiej armii. Pokazałem wam przystań w walce z nekropolią, więc teraz myślę, że dobrym pomysłem byłoby zaczęcie od reszty Inferna, tak? Bo mamy tutaj ifryty, o których wcześniej po prostu nie było, tak? Bo nie było w ogóle żadnych dodatkowych istot poza sukkubusami. Teraz z tego, co wiem, poza sukkubusami i ifrytami są jeszcze właśnie anihilatory, czyli niszczyciele, tak? Te, które mieliśmy w Herosie 6, jak dobrze kojarzę. I to też jest mega fajna jednostka, w sensie, no, muszę wam to wszystko za chwilę pokazać. Przygotowałem sobie stanowisko testowe, tutaj wszystkie garnizony wyposażone w przeciwników, żeby było ciekawiej. Skoro ostatnio biliśmy Nekro, to teraz w testach będę pokazywał wam, jak wyglądają nowe wojska Akademii, a ogólnie zbadamy sobie i omówimy frakcję Sylwanu, czyli zmiany, które są w Sylwanie, nowe zmiany w Inferno. Oraz pomyślałem, że też fajnie byłoby wrzucić sobie. Będzie tak, fragment tego, cały Sylwan, no i oczywiście krasnoludy, bo krasnoludy naprawdę mają tutaj kozackie zmiany, które chciałbym omówić. Również przyszykowałem sobie tutaj garnizon i będzie. Nie, no to jest piękne po prostu. I będzie z czym walczyć. Dobrze, przechodzimy do demonów. I teraz tak, nowe rzeczy, już wam je omawiam. Z nowych rzeczy mamy, no to już było w poprzednim odcinku. Teraz tak, niszczyciel. Niszczyciele są jednostkami z tego. Muszę zobaczyć, czy one są czterokratkowe, czy nie. Żywe stworzenie, jednostka turniejowa. Czyli odbiegania mają większe obrażenia. Duża istota, czyli czterokratkowa jednostka. Miażdżący cios to jest z tego, co mi mówił twórca, że to atakuje mury, że to nie bije w jednostki, tylko właśnie tak jak cyklop, tylko to ma za zadanie możliwość atakowania murów, więc jest to jednostka taka przyłamująca. Dalej mamy Annihilatora. Właśnie, jak to wygląda na tle, przepraszam bardzo za to klikanie, ale na tle statystyk. Niszczyciel ma 13, 13, 8, 16 i 50 punktów życia. Natomiast Annihilator ma, no, tutaj znaczny wzrost statystyk, bo aż o 10 statystyk bitewnych idzie w górę. Obrażenia troszeczkę w górę. Życie jest już diabelskie, takie 66, nie? I ma możliwość wjeżdżania w pierwszej turze, czyli prędkość 8. Rośnie mu również inicjatywa. Natomiast jeśli chodzi o umiejętności, to jest nadal jednostką turniejową. Tym razem jeszcze zyskuje aurę strachu, więc wszyscy wrogowie na sąsiadujących z tą istotą polach tracą 3 jednostki morale. Jest to identyczne to, co ma kosz, nie, zmora. To, co ma zmora, i tak samo zachowuje ten miażdżący cios, żeby niszczyć mury. Jednostką Annihilator z Kokytos, to też ciekawe, z kolei jest jednostką, z tego co widzę, bardziej defensywną, ponieważ spadają mu obrażenia i to tak znacznie. Życie zostaje, prędkość jest strasznie uwalona, ale za to obrona 21 na tle obrony 16, no przyznam szczerze, że też posiada punkty many, rzucający czar, czyli jest to jednostka defensywno-czarująca, ok.
I co posiada? Odporność na magię opartą na żywiole wody. To ma nawiązywać do tego, że jest tak gorący po prostu jako piekielne stworzenie, że po prostu te zaklęcia nie robią na nim wrażenia, czy jeszcze nie wiem dokładnie o co chodzi. Jest rzucającym czar i to trzeba sprawdzić, jakie czary może rzucać. Ściana tarcz. A, czyli podbieganie, to jest w ogóle bardzo defensywna jednostka, czyli w pierwszej turze to on jest prawie nietykalny, bo jeszcze ta ściana tarcz, no to robi ogromną robotę. Ma też miażdżący cios, więc jest to po prostu defensywny odpowiednik tego Annihilatora. I jeszcze mamy dorzuconego Ifryta. Tu będzie pewnie ekrany delikatnie do poprawy, żeby z daleka było bardziej widać. Ifryt ma natomiast, że co? Ifryt ma... Jest odporny na magię na żywiole, opartą na żywiole ognia, więc też dosyć przyjemnie. Chociaż ciekawi mnie, dlaczego akurat odporność na żywioł lodu. No w sumie niby magię zniszczenia Inferno w zamku ma, więc może po prostu od tego. O to chodziło. Ognista tarcza to jest to, co ma smok, że dostaje się obrażenia od ognia, gdy się go atakuje. Lata i ma ostrze masakry, czyli to, co ma ten czart, właśnie czarci pomiot. O. To, co ma czarci pomiot, akurat jest w jego miejscu, więc pasuje. Jeśli chodzi o obrażenia, no to ma więcej punktów życia, ma więcej prędkości, więcej inicjatywy. W ogóle jest lepszy w bitce, bo ten jest dystansowy, nie? Więc chyba o to chodziło. Ciekawy jestem, jakie ostrze, może mu się coś spawnuje w ręce, jak atakuje. No dobra, zaraz to sprawdzimy. Czyli są co? 3-4 jednostki Inferno do przetestowania. Sprawdźmy to. W takim razie, niestety nie resetuje mu się ten chodzenie, więc no, więc będę czasem tak klikał. Weźmy sobie 32 tych, 20 tych, 20 tych i co, i 13 podstawowych? Chyba tak, żeby zobaczyć jak wygląda i czy nie robi jakichś fajnych rzeczy. Usuwanie impa i usuwanie rogacza, a odnośnie rogacza to jeszcze przypominam o trwającym konkursie, w którym do wygrania jest fizyczna wersja rogacza właśnie. Warunki konkursu w opisie, ale no proste są zasady, czyli zostawiacie komentarz i bierzecie udział w losowaniu. Tak w skrócie, tam są tylko inne zasady dopisane, więc usuwamy na razie rogacza. Rogatego demona znaczy. I teraz tak, weźmy sobie to w ten sposób. Chodź tutaj, powalczymy sobie z... No, zagrożenie wysoki. No dobra, ale spróbujmy. W sensie, co mi szkodzi, bo przy okazji pokażę wam jednostki tego. Przy okazji pokażę wam jednostki Akademii, które zobaczycie później, jako prezentowane będą później. Dobra. Widzę, że... O kurde, wielkie, wielce są. No i dodatkowo dobrze, że on lata. Ciekawe za to, że jest jednostką pojedynczą, to też myślałem, że on jest większy, że to jest czwórka, a widzę, że nie. Więc zrobimy zrobimy tak. Albo nie, zrobimy tak. Ciach, ciach. Może to długo nie potrwać, biorąc pod uwagę, jak szybko przegrał to komputer, ale... o nie! O nie, nie wgrali się tak do końca, z tego co widzę, bo tutaj jest... Tytan... Co? Zaraz, zaraz. Tytan Shantry, Jean Medium. No właśnie. Tutaj był jeszcze inny Jean. A nie, przepraszam, Jean Visioner nie był robiony. Podstawowa wersja Jeana. No dobra, to niedobrze. To nie pokażę wam tego wszystkiego, ale wszystko będzie w kolejnym odcinku w omówieniu Akademii, także spokojnie. Na razie stworki są naprawdę no czaderskie, w sensie... To jest mega ładne. Wszystko. Te w ogóle dragonki małe są piękne, śliczne. Jakie obrażenia? 3, 5, 1, 2. Przyznam, że oczekiwałem wyższych obrażeń. O kurde. No niedużo bije. Ojej, ale dostałem kontrol olbrzymią. Dlaczego ty jesteś taki cienki? Weź mu tam. Czekaj. To myślę, że sobie nie do końca powalczymy, ale chociaż je obejrzę. Wraśka?
Wow. No jak ze szczęściem 19 ich oddaje tak niewiele. To chociaż zobaczmy jakie czary. A, lodowy promień może rzucać. No dobra, to nie jest zbyt... Dosyć spora siła czarów, 276 obrażeń na tak niskim tym. Spell na tak małej ilości, ale to mimo wszystko... Te 4 to oddam mu dużo pewnie, 8. To oni kurde tacy silni. Czemu ty masz tylko 6 prędkości? Przecież to niedobrze. Dobra, to nie było dużo akurat. Spodziewałem się akurat tutaj więcej. Jeden, jeden, dwa, siedem. No to jest jeszcze tak w miarę optymalnie. Weź mu jeszcze przypakuj. Ładnie to wygląda, nie? Tak ogólnie naprawdę ładnie to wygląda. On ma ostrze masakry, nie? Więc masakrowanie ich będzie dosyć przyjemne, no ale niestety kontra od nich pewnie nie będzie zbyt fajna. Sprawdźmy. Nie, on po prostu z ręki go bije. Okej. I to jest bez kontry. Brak kontrataku wroga, no dobra. To jest jak taki, wiecie, jak taki mnich, nie? I rozbija te słupki. Okej. No ostrze masakry robi robotę, nie? Stówka spada, to od razu fajnie. Skończyła się mana, tak? Tak. Nawet nie można sobie kliknąć, jako że nie ma many. To ciekawe w sumie jest. O Jezu, 17! Myślałem, że to jeszcze chwilę potrwa. No dobra. Najwyraźniej nie. Dobrze, to będzie na tyle. Nawet nie mogę go uchronić przed tym cholernym tytanem. Wow, ale fajna scenka śmierci. Czterdzieści siedem, no cóż. Dobra, to takie raczej spodziewane. No. I żegnamy się. Dobra. Mało tych jednostek miałem, wiem. Ale generalnie to wyglądało. Ładna scenka śmierci, całkiem spoko umiejętności. No i generalnie to tyle. No, taka armia Inferno jest obecna. Nie wiem, co robią tu ci ziomkowie. Pewnie był jakiś tydzień łowcy i się kurde zespawnowali, więc mi psują krajobraz. No, także armię Inferno mamy za sobą. Na razie jest ich niedużo, ale szczerze są tak fajnie zrobieni, że no aż kusi robić jakieś Inferno alternatywne na jakiejś mapie duelowej. I po prostu wiecie, macie jedno Inferno i drugie Inferno, nie? I to drugie Inferno ma trochę inne, ojej, ma trochę inne specjalizacje, ma coś tam inne zaklęcia, możliwości na czary i by się grało tak różnorodnie, że mieliby spetkę tą samą, czyli bramy, a po prostu inny zamek i na przykład zrobić z 8 frakcji 16. To byłoby naprawdę takie spoko. Okej, przechodzimy w takim razie do elfów. Okej, jesteśmy już w zamku, musiałem przełączyć się na gracza niebieskiego, bo się okazało, że no, czerwony nie ma zamku Sylwanu. Więc tak, jednostki zmienione, jak widzicie jest raz, dwa, trzy, coś mało, było więcej, chwileczkę. No, mówiłem, że było więcej, więc mamy tak, mamy... Zacznijmy sobie w ten sposób. Zacznijmy od Dryady i będziemy przechodzić dalej. Odnośnie tego, że mi się czasem jednostki nie pojawiają, coś czasem robię nie tak przy wgrywaniu tej modyfikacji. Jeszcze nad tym pracuję. Wy prawdopodobnie dostaniecie już gotowy produkt, taki żebyście sobie pobrali, wrzucili, żeby wam działało. Ja niestety muszę jeszcze to troszeczkę dopracować.
Jakie to jest ładne! Po prostu to jest tak fajna jednostka, że jestem no, zachwycony, nie? Jak to działa w Herosie 5, to jest model. Będę się zachwycał cały czas. Więc tak, mamy Dryadę jako ulepszenie, jako alternatywne ulepszenie. I tak, ona się różni tym, że ma większy rozstrzał obrażeń, jednakże nie czaruje, nie mam punktów many żadnych. Ma punktów życia tyle samo, prędkości i inicjatywy ma trochę mniej, znaczy ma trochę mniej inicjatywy. I co robi? No i ma symbiozę, czyli jest to po prostu odpowiednik Dryady, ale jest za to bardzo ładny, więc będę na pewno za chwilę go będziemy rekrutować i sobie tam zobaczymy, co potrafi w walce. Mega spoko to wygląda. Następnie, tam też ostrzy, no. Tamci tancerze ostrzy to tacy typowi, wiecie, elficy. Tamci są tacy szczupli, nie? I w ogóle wyglądają naprawdę jak elfy. Tak jak standardowe elfy. Tutaj to macie takiego bardziej ludzkiego, takiego kurde, potężnego tancerza ostrzy, który jest, no w zasadzie ma odwagę, czyli no przynajmniej nigdy was nie zawiedzie w walce, zawsze będzie miał morale pozytywne. To jest mega spoko. Tancerz wojny natomiast no wygląda jakby już, no wiecie, elfy żyją długo, nie? Więc ten tancerz wojny wygląda jakby już naprawdę swoje przeżył, aż posiwiał trochę od tego. I to też jest mega fajne. Dodatkowo w międzyczasie zrobił sobie więcej tatuaży, nie? Więc więcej terminów u tatuatora złapał. Taniec wojenny, odwaga, spoko. Inicjatywy ma mnóstwo, więc no tak jak to elfy, zaczynają bitwę i po prostu no są w tym skuteczne. Z kolei nas... No, wiedziałem, że coś nie gra. Już mam także, no, także możemy przejść do omówienia morskiej elfki piratki. Mega wygląda. W bitwie jest jeszcze fajniejsza, tak swoją drogą zobaczycie później. No i tak, co ma za umiejętności? Podwójny atak, to jest mocne generalnie, jak na jednostkę drugopoziomową. Ma odwagę, czyli zawsze można ją liczyć, więc jest całkiem spoko. Czyli ta atakuje kilku naraz, a ta atakuje dwa razy jednego. Spoko. Dalej tak, dalej mamy kolejnych, znowu takich, wiecie, potężnych łowców, nie? No bo ci elfi myśliwi byli też tacy delikatni, tacy, wiecie, że się, a schowam się tutaj za drzewkiem, a coś tam, nie? No to ten się raczej za drzewkiem nie schowa, za krzakiem co najwyżej jakimś wielkim. W każdym razie bardzo ładny model, ogólnie taki fajnie to wygląda w H5. I co ma za umiejętności? No podwójny strzał, czyli standard dosyć taki jak elfy mają. Ten się dorobił kaptura w międzyczasie i ma również strzały ochronne do tych podwójnych strzałów, czyli odpowiednik tego jesiennego właśnie strzelca z Sylwanu. No i ten to został taki jak był. To dla porównania macie krzepę tego kontra tego, nie? Taki trochę ludzki ten elf. Dalej, a zmieszanka właśnie, pewnie na pograniczu tego, pograniczu z królestwami księstwa Gryfa byli po prostu i to już nie, tak nie do końca elfy. Dobra, druid, wielki druid, a co druidka to jest generalnie, z tego co wiem, bo tak wygląda, tak dosyć kobieco. No i generalnie to ma tutaj rzucający czar i strzelec, tak? Więc tak to wygląda. Ataku ma, powiem szczerze, no nie za dużo. No nie za dużo punktów życia. Co ciekawe, wielki druid ma punktów życia mniej, ale staty ma bardziej dowalone. To ciekawe. Rzuca czar i ma kanał energetyczny, co daje mu... pewnie. A, kanał energetyczny to jest ta umiejętność, co zmniejsza punkty many wydawane na czary, tak? Tak, 25% mniej many. Dobra. Rzucający czar. To sobie sprawdzimy za chwilę. No i przechodzimy do tych naprawdę fajnie wyglądających starożytnych drzewców, które są strzelcami. To będzie trzeba na pewno poprawić, bo nie mogą strzelać te szóstki i wiązać korzeniami ludzi, bo to nie da się bez magii na to grać, nie? Ale generalnie są... Za często to mówię. Muszę za chwilę się poprawić, ale oplatające korzenie wyglądają to spoko. Fajnie, że ma szał, czyli jak jednostki giną, to mu się podbijają statystyki. I co jeszcze? No i ogólnie... są ładne, tak, są naprawdę ładnie wyglądające. Nie odmawiam tym jakoś specjalnie, ale jednak widać, że to jest model zrobiony kilkanaście lat później. No i przechodzimy do tych najładniejszych, do tych najbardziej
fajnych smoków, czyli szmaragdowe smoki zostały zamienione właśnie na takie stworzenia, które wyglądają bardzo klimatycznie jak na sylwan. Nie latają, okej, ale jest drzewiastym smokiem, który nawet wydaje się takim bardziej żywiołakiem. Ma regenerację, co już mi się wydaje za mocne jak na T7, no za mocne. Rozłóż atak, co to znaczy? Rozłóż atak. Jednostka równocześnie się atakuje trzy sąsiadujące ze sobą pola. Oj, to też jest... To można by mu w sumie zostawić, ale ma za dużo umiejętności na sobie nałożonych. Nie szkodzi. Jakby to się da zrobić, twórcy wystarczy zgłosić i po prostu zrobi odpowiednie zmiany. Nie ma z tym problemu. W każdym razie jednostka jest naprawdę ładna. No i tutaj jest jeszcze ładniej. Chociaż no w sumie chociaż ta mi się bardziej podoba, ale... Jest też bardzo majestatyczna, ładna jednostka Złoty Smok, tak? Która jest odporna na magię opartą na żywiole powietrza. To w sumie też fajne. Ma ognisty oddech i jest dzieckiem światła. Dziecko światła mu pasuje tak wybitnie. Ognisty oddech w trakcie ataku zadaje wrażenie nie tylko celowi, ale też innemu stworzeniu ustawionemu za nim. Czyli takie standardowe smocze, bicie po prostu cel i dwóch naraz. Okej, okay. Weźmy sobie, zrekrutujmy trochę tych jednostek. Okej, okay, zrekrutowałem taką armię, żeby w miarę różnorodnie to wszystko wyglądało, a jednocześnie, żeby zawrzeć no, bardziej ulepszone wersje tych jednostek niż podstawowe, tak więc mamy Driadę, mamy Tancerza Wojny, już Tancerza Ostrzy testować nie będę, Wielki Łowca plus Wielki Druid, czyli Druidka, no i oczywiście Złoty Smok oraz Szmaragdowy Smok, no i Starożytny Drzewiec jako strzelec. Jeśli chodzi o tutaj pozostałe rzeczy, no to prezentują się one następująco, tu macie podstawowego łowcę, wygląda to w ten sposób na blisko, także jest całkiem ładny. Druid, znaczy druidka, wygląda właśnie jakby od tej strony bardziej o tak, także też wygląda to fajnie, tak jakby Władcy Pierścieni troszeczkę. No i ten, no i Tancerz Ostrzy na blisko, tak jak mówiłem, młodsza wersja Tancerza Wojny. Resztę przetestujemy w walce, no bo te były przeciwniczkami dla sukkubusów, więc macie je w poprzednim odcinku. To też w tym wystąpią Tancerze Wojny, których jest liczba zwycięstwa tak swoją drogą. Zaatakujmy sobie któryś tam z garnizonów, zobaczymy co potrafią nasze jednostki. Może nie przerżniemy, a widzę, że może jednak. Ale skoro komputer był tak blisko zwycięstwa, to obstawiam, że jest szansa na wygraną. Ty latasz? Cholera wie, więc zrobimy teraz sobie coś takiego. Ty tutaj, a ty do przodu. Bo ty jesteś strzelcem i ty jesteś strzelcem. Dobra, to będzie w ten sposób. Zobaczymy, co te nasze jednostki potrafią w ogóle. Nie no, kurczę. Jakby ja muszę coś z tym zrobić, w sensie, żeby to wykorzystać jakoś do trybu PvP, no bo to jest piękne po prostu. Zobaczcie, jaka ładna ta druidka jest, nie? Z tą głową jelenia, tak? Wygląda to super, na blisko wygląda to naprawdę majestatycznie. Tak jak powinny wyglądać herosy. Kurczę, jednak coś pożytecznego z tych przyszłych części do nas przyszło. Podsuńmy się tak troszeczkę. Czekaj, no żeby kosy nie dostać, to może na razie tutaj. Ładnie lata. Trochę jak Duszek, te ręce takie do przodu. Dobra, no nikogo tutaj więcej nie uderzy, więc no zobaczmy. Zobaczmy jakie to są realnie... Fajnie tupta, skubany. I jeszcze dostał kwasową aurą, tak? Oj, dostała strzała. Weźmy go, wykończmy. Okej, okay, on bije w ten sposób. No i teraz na blisko tutaj sobie sprawdźmy jak to wygląda. A, przegapiłem jego latanie. To akurat tak bez szału ładnie po prostu. Uzbrojony tytan. Odporny jest, tak? O, przesuwają ten rój. Ała. To co? 6-10? O, tych będziemy mogli klepać. Czekaj, chociaż nie. Sprawdźmy tutaj, powinno go przesunąć. O, ładnie, ze szczęściem, fajne to obrażenia całkiem. Jakie no, czary standardowe, dobra. Czary są mocno standardowe. Pyk.
A ty co? Nie możesz strzelać? A ma wpisany strzelec. Czyli co? Czyli... A, no tak, nie możesz strzelać, bo stoi przy nim przecież. Dobra. To jest bez kontry. Poczekajmy sobie. Czek. To będzie boleć. Czekaj. Ej. A, on ma taki atak, dobra. Wow. Jeszcze oberwało się temu. Nie da rady przez żaden z fajny kąt. To może tak zróbmy w takim razie. No zobaczymy, jaka ta kontra będzie od Tytana. Duża. Co? Czekaj, naprawa. O kurczę, podniósł Tytana, bo to jest jednostka mechaniczna. Ajajaj. Weź ją zastaw. I teraz tak, ty drogi smoku, no bij go. I jeszcze może by go tak na przykład... Nie da się go osłabić ani nic. No to o, też do 19, no to potężne to było, naprawdę. Dobra, dobił go, fajnie to wygląda. Na razie bijmy to, co jest na tapecie. Okej, okay, ściągnął go. Teraz tak. A, no tak. No tak. Bo przecież... ma odbicie pocisku, no. Tak, ściągnij kontrę mu, zdecydowanie. Tyk. I trzy pola przed nim to mu odda, tak? Dokładnie. A tu już niestety nie. Wykańczanie go powolne. Błyskawica jeszcze jedna. No nie bijesz ty za dużo. Chodź tutaj. Zarąbiście. Okej. Zawsze to jeden ruch do przodu. No i od kogo chcę kontrę? No chyba jednak mimo wszystko od Tytana. Ładne te obrażenia. No i koniec zabawy. Czy pozostałe jednostki dadzą radę? Śmiem wątpić, bo zaczyna mi się kończyć strzały. Ta. O, tu już fajne te obrażenia na pełnej. Bez szczęścia niestety. Ale kontra też powinna być fajna. O, właśnie. Także weźmy sobie jeszcze, rzućmy takie rzeczy. Zawsze to trochę odsunięcia. Obrażenia mimo wszystko nadal duże. To też. Oj. Oj, zrobiło się nieprzyjemnie. Dobra, to już to było mniejsze niż... Okej. Nie da się go zostawić. Ładne obrażenia za to weszły. No i oddał mi czymś, co mnie... Okej. To mi bardzo uratowało teraz bitwę. Tak. Kurde. Daj defa. Ile ma tytan strzał? Jeszcze dwie. Ej, co mu się stało? Tytan Shantry regeneruje. Dlaczego regeneruje? Regeneracja. O kurde. On tak regenerował sobie tyle czasu i nie zauważyłem tego. Mam jeszcze cztery strzały. Czymś go muszę zabić.
Myk. No jak już się dokopię do moich tych, to nie ma szans, po prostu. Jeszcze najgorzej, że ten tytan jest naprawdę z regeneracją, więc no... Czym ja go mam zabić, niby? O, skończyły mu się strzały. Shit. Jak? Koniec strzał. 1, 2. No dobra. Czy ja naprawdę nie ugram tego? No. Odbicie pocisku będzie za długo na nim. Osiem. O, jeden spadnie, jeden się zregeneruje pewnie. No pewnie, że tak. Nie ma szans. Ubije mnie ten tytan. Cholera jasna. Zero jeden. No to nie. No to rzecz na elfach była. Jeszcze ze skubany regeneruje. No. Trzeba było w niego walić, a nie w tą Rakshasę. Rakshasę bym ubił. No dobra, to w takim razie elfy nie dały sobie rady, ale wygląda to naprawdę fajnie wszystko. Ten smoczek jak leży jest taki... Jest taki całkiem ładny. No. Byłem blisko, chyba bliżej niż komputer nawet, bo zostało go mniej. Ale... Także test elfów jest za mną, to super, naprawdę. Przechodzimy do ostatniego fragmentu odcinka, czyli do krasnoludów. A więc jesteśmy już w zamku krasnoludów. Czas na omówienie jednostek, które no, tutaj są dostępne. Tylko jeszcze chwila, bo sobie... A, bo tutaj narekrutowałem dużo więcej. No dobra, to w takim razie będziemy sobie omawiać no, od pierwszej do ostatniej, bo tu jest prawie wszystko zmienione. Poza grubymi i niedźwiedziami i alternatywnym ulepszeniem właśnie awanturnika. No, przepraszam bardzo. Więc awanturnik, obrońca. Dobra, pierwsza jednostka z... No, z armii krasnoludów, czyli podstawowa obrońca, wygląda naprawdę zabawnie w sumie, jak na takiego typowego... No właśnie, kurczę, te krasnoludy w podstawowej wersji wyglądały na takie bardziej krasnoludzkie, nie? Takie bycze istoty. No tutaj to taki bardziej górnik, ale człowiek, nie? Aczkolwiek to, jeśli chodzi o jego umiejętności, no to wielka tarcza i jest opancerzony, więc... Wielka tarcza powoduje, że co? Że otrzymuje 50% ran od strzelców i dodatkowo stworzenia są odporne na wszelkie czary obniżające obronę, czyli na przykład na ten precyzyjny strzał kusznika i na wraśkę i na kulkę. Dobra, to z takich rzeczy. Następnie strażnik po prostu różni się tym, że jego tarcza jest większa i trochę inne ciuszki przywdział. Na to, i zaraz, co zyskujemy? 1-4, 1-5 i dodatkowy punkcik do obrażeń ewentualnie. Natomiast prędkości jest tyle samo, punktów życia jest więcej. Zyskuje też umiejętność ściana tarcz, więc chroni sojusznicze oddziały przed strzelcami. Wydaje mi się po ilości tych rzeczy, tej umiejętności, że zaczyna być jej za dużo w grze. Bo będziemy mieli już ją w nekropolii, w przystani i w krasnoludach, nie? To jest całkiem sporo już jej obecności w grze. No i tutaj piekielny tarczownik wygląda mega fajnie. Nie wiem, co on ma w dłoni, ale wygląda jakby to było jakiś naostrzony kamień. No, zaraz się mu przyjrzymy na polu bitwy. No i tak, oczywiście to jest ulepszenie bardziej defensywne, natomiast ten jest wielka tarcza. Zabójca gigantów. No to powiem wam, że ta jednostka jest taka mocno stawiana pod ofensywę. Odporna na magię ognia w dodatku. Więc kolejny krasnolud do Armagedon składu. To jest taki build oparty właśnie na Armagedonie, że bierzecie jednostki odporne na ogień i rzucacie Armagedon. One odpierają czara, jednostka, a armia przeciwnika cierpi, nie?
Nie wiem, czy to dużo ma. Znowu ma dużo tych umiejętności, jak na jedynkę, ale dobra, to jest ewentualnie do optymalizacji. W ogóle widzę, że te trzecie ulepszenia są mega klimatyczne. Takie groźnie wyglądające. Zaraz w takim razie do tego dojdziemy. No to mamy kanoniera i to mi się akurat podoba, że tu jest takie ulepszenie. Poprzedni harcownicy byli spoko, nie mówię, że nie, ale jednak krasnoludy kojarzą się z technologią, więc strzelby jak najbardziej wskazane. Statystyki 4-4. 9 punktów życia. Inicjatywa 9, strzały 10. No i co? I może nałożyć wyniszczające rany. Szkoda, że ma tą umiejętność. Powinien nie mieć. Powinno mieć je dopiero ulepszenie. Karabinier ma dodatkowo precyzyjny strzał, czyli robi się z niego taki strzelec wyborowy. Ale to mówię, to tego na razie nie ma co omawiać. Wszystkie mody mogą zostać delikatnie poprawione. Ważne, że aspekt wyglądu jest po prostu mega, nie? Także tutaj zyskujemy po ulepszeniu trochę... Troszeczkę punktów życia, obrażenia są te same, natomiast zmienia się. Teraz troszkę punktów życia, atak i obrona są te same, a obrażenia są 2 i 3. I teraz przechodzimy do tego szturmowca, który no już naprawdę po krasnoludzku wygląda. I ten szturmowiec ma pełną skuteczność w walce z dystansu, czyli jest takim kusznikiem z przystani w sumie. Ma trochę mniej punktów życia, ma trochę więcej ataku, trochę mniej obrony i trochę wyższy rozstrzał obrażeń. Nadal jest opancerzony, czyli kolejna jednostka będąca jednostką opancerzoną. Czy to jest klimatyczne? Tak. Czy to jest zbalansowane? Obawiam się, że coraz mniej, ze względu na to, że nie może tak dużo jednostek być po prostu opancerzonych, nawet jeżeli wyglądają na takie, które pancerz posiadają. Tutaj mamy to samo, a tutaj mamy, zobaczcie, jeździec na takim misiu, nie? Taki specjalny misie do jeżdżenia, a tu jest taki niedźwiedź, kurna. Znaleźliśmy go w jaskini, założyliśmy mu zbroję i wypuściliśmy na armię przeciwnika. Także tutaj, no całkiem fajny ten niedźwiedź i ma po prostu bitewny szał. Zaraz. Aha, jak otrzymuje obrażenie, to się jeszcze bardziej wkurza. I dodatkowo jak... I ma szansę uderzyć drugi raz. Szansę? Czy to nie jest to samo, co ma fanatyk? Że ona po prostu jak zabije tą istotę, to uderza drugi raz. Chyba, tak, chyba to jest to. I dodatkowo misio się wkurza im bardziej, im więcej jednostek przeciwnika, znaczy własnych zginie. Także też całkiem spoko. No i design jest super. Przez chwilę widzieliście smoka, zaraz do niego przejdziemy. Na razie jeszcze po drodze mamy Dis, czyli to są po prostu walkirie. I tutaj widać, że jest to z innego silnika przeniesione. Bo to pewnie miały być takie włosy, nie? Ale niestety nie obsłużyło H5 i zrobiło płaską 2D teksturę. Więc Dis ma... Lata i aurę odwagi. No to w zasadzie, jeśli chodzi o bycie walkirią, to klimatycznie, tak powinno być. Właśnie od tego były walkirie, a później tam w mitologii jeszcze poległych wojowników zabierały do tego Valhalli, tak? Więc i odporność na magię opartą na żywiole ognia też jest naprawdę spoko. Kolejna jednostka posiadająca szał. Za dużo. Za dużo się tego robi. Bo to już dwie jednostki posiadające szał, czyli dwie stajkujące się wraz z no, śmiercią sojuszniczych jednostek, a zwykle na całą armię powinna być taka jedna, bez żadnych specjalizacji i dodatków. Także Walkiria zachowuje te umiejętności i dodatkowo jeszcze posiada szał bitewny, czyli to samo co niedźwiedź, tak? Że ma szansę... A nie! A, ona zrzuca całą obronę, tak? Dokładnie, całą obronę i atakuje najbliższą jednostkę z dwojonym atakiem. Kiedyś zdarzyło mi się to aktywować przy sojuszniku i nie miał w zasięgu wrogów i zaatakował sojusznika. Model jest tak samo bardzo fajny i ma tę samą wadę. Dobra, a przechodząc do kapłanów run, no ci to są naprawdę już potężni i naprawdę bardzo krasnoludcy. Ci się wpasowują designem idealnie, więc mają odporność na ogień 50%, rzucają czary
i nakładają znamię ognia. Okej, okay. Jakby to jest spoko. Natomiast patriarchowie wyglądają dokładnie tak samo jak w przypadku elfów, po prostu no... Patriarcha to jest kapłan ze stażem, z dużo większym stażem, potrafi, ma dużo więcej many, więc zakładam, że tych zaklęć potrafi rzucać więcej. Ma atak obszarowy, to jest ciekawe, czyli tym młotem potrafi przywalić tak, żeby kilka... A, jest strzelcem. Ten też jest strzelcem. Ciekawe, czym oni strzelają. Ej, dobra, to w sumie jest ciekawe. Wyglądał na... To mi się bardziej kojarzy, jak gość ze strzelbą jest, żeby miał pełną skuteczność w walce wręcz i po prostu... No nie? Pełna skuteczność w walce wręcz by tu się działa, naprawdę. Kosztem czegoś tam oczywiście, coś by można było zdjąć. No i kolejny członek Armageddon składu, nie? Więc ma odporność na żywiole ognia. I teraz to mi się bardzo podoba. Gość walczący rozgrzanym młotem. To jest naprawdę... Ładnie wygląda i jest to patriarcha ognia piekielnego. Znamie ognia rzucające czar, czyli many mamy tyle samo, życia mamy trochę więcej. Obrażenia są większe, ale za to nie ma ataku obszarowego. I odporność oparta na żywiole ognia, no to spoko, to jest to samo. Jednostka po prostu bardziej ofensywna. Mam takie wrażenie. Zobaczymy jak z tymi czarami. Grubi jeszcze nie ruszeni. I teraz tak, brązowy smog. W sensie... Trochę do tego zamku, brązowy smok, trudno powiedzieć, że nie pasuje. Bardziej, że fajnie byłoby mieć możliwość właśnie magmowego i jednocześnie jego do wyboru, bo wiecie, no tamten smok magmowy, ten taki, który jest składa się z samej lawy, no widać, że jest krasnoludzki i ulany w jakimś piecu, nie? No ten nie do końca, ten to jest się zdaje jako żywe stworzenie i takim też jest, a w zamku krasnoludów klimatycznie jest mieć żywiołaka jako właśnie jednostkę siódmego tieru. Natomiast ten no już co prawda jest żywym stworzeniem, ale już bardziej taki krasnoludzki. Ognisty oddech, tarcza magmowa i oddech płynnego ognia. Ognisty oddech. Oddech płynnego ognia. Czyli zostawia za sobą te świeczki, tak? Tak, zostawia ścianę ognia. 280 punktów życia, więc pozostaje liderem, jeśli chodzi o ilość punktów życia w grze. No i całkiem fajne statystyki, okej. Okay. A tutaj mamy ten Einherjar. Ma trochę mniej punktów życia, wyższe za to obrażenia. Mniej obrony, jest bardziej papierowy i też jest jednostką o dziwo wolniejszą, zanim dojdzie, to mu trochę zajmie. Natomiast ma falę płomieni, co jest no klimatyczne, jak walnie tym młotem, to pasuje. Jest odporny na magię ognia tak samo jak ten. Uderzenie płomieni i fala płomieni. Uderzenie płomieni to co to jest? A, czyli to jest ta umiejętność, co ma ten gruby czerwony, czyli tamta linia T6 będzie prawdopodobnie przez twórcę reworkowana, skoro została mu nadana ta umiejętność, bo ktoś musi ją stracić, no nie może być tak, że i władca ognia i ten dają takie obrażenia, że po prostu, bo wiecie, to jest mocny atak, nie? Więc nie powinno czegoś takiego być dwa razy na walkę. Bierzmy sobie jednostkę i zrobimy dwie walki z krasnoludami. Bo się zbliżamy już do zakończenia odcinka, więc trzeba właśnie zrobić to dobrze. I tak, wypróbujemy sobie tą... O właśnie, piekielnych. Czekajcie, piekielnych set. Tak, weźmiemy sobie tych tak ze 150. Podziel. Albo nie, no z 200. No. Ciach. Weźmy sobie tych ze 120. Tak. Niedźwiedzi, tak, 80. Walkiri, zaraz, to jest T1, to T2 musi być więcej w takim razie. Tak. 300, 180, 80, to jest T3 czy T4? A, T3 jest, dobra. Nie, zaraz. Niedźwiedź jest... A, T3, no to co on takie słabe staty ma? 50. Tych trzeba wziąć ze 35.
No i weźmiemy sobie tych gości z 10. Teraz tak, upewnię się, że to są wszystko alternatywy, a nie wszystko. Nie wszystko, bo alternatywa, no tanie jest alternatywą, ale to okej, okay, to pójdzie na testy podstawka po prostu. Chyba, że ja nie przetrwam bitwy z nimi, momencik. To też wezmę 180 ich. I oni też pójdą w drugiej turze. Dobra, mamy gotowych. Gotowego kapłana runów, pełnego armii. Idziemy sobie na przygotowane bojowisko, w którym mamy elfy. Okej, okay, no to będziemy walczyć z elfami. Pewnie przegra. O, wygrał, kurde, dla odmiany. Ale widzę, że strat narobił bardzo dużo, więc dobrze, tak miało być. No może coś wygrajmy też tymi swoimi jednostkami w końcu. Weźmy tak, zasłaniamy się. Zasłaniamy się drugi raz. Ty na razie tutaj sobie stań. Aura odwagi. Tak. I czarny niedźwiedź do ataku. Na razie, chyba że my przyjmiemy ich. Aha. Ojojojoj. Ała. Ała. O kurde. I on to wygrał, tak? Dobra. To spoko. Ciekawe jak. Okej, okay, co możesz? Szał bitewny. Jeden. Jakie masz czary? Kula ognia. Wyjadasz. 23, 9, 32. O. A jakie runy? A, berka. Dobra, to rzuć sobie berka. A, jak ty bijesz? No nie za dużo. Rzuć tutaj, bo warto. Kurde. Zaplutł mnie. No. No ta. Boska zemsta, bez kitu. To zostawmy sobie, może wygramy dzięki temu. Ła. Uderzenie płomieni. Wow. O kurde. Ale złomowańsko. Mówiłem, że tego nie może mieć. A, i ten się znowu, ta się znowu w sensie z tekstur pozbawiła. Trzy sztuki. O, ty jesteś potężny. Ze strzęby, fajnie ten dźwięk. Fajny ten dźwięk. No niestety, misio będzie cierpiał. Znaczy już cierpi. Okej. Okay. Trzy. Dobra, róbmy tak. Dwie sztuki, ładnie. Ła. O, mega ładnie zrobione. Jednak może się da to wygrać. Ładnie oddaję tym młotem. Odbicie pocisku. Ta. Tymczasem dziecko światła, no serio. Weź go, kurde, zabij. Dwa, cztery. Ciach. Wow. Potężne. Teraz jak się pozbyć tego drzewca? Tak serio. Strzały dwie ma jeszcze. O, niestety. Jakiś bug. Szkoda. Dobra, jednak wróciłem z armią, no cóż, tych ulepszeń, które nie grały w większości.
Oj, zaraz prawie wszystkimi oczywiście, poza tym niedźwiedziem, którego jeszcze nie dokliknąłem. No bo w sumie to został mi do przetestowania smok, tak? Został mi do przetestowania ten patriarcha lepszy, no i ten, to pierwsze ulepszenie górnika, no to myślę, że znowu wygrał komputer, żeby mi przykrości tylko nie zrobił, że ja znowu przegram. Szkoda tego buga, ale przyjrzeliśmy się no generalnie wszystkiemu, tak? Więc myślę, że no co ja tu mogłem jeszcze więcej zrobić, prawda? Na razie się zestawmy jako do strzelców, tak? Zróbmy coś takiego. Proszę bardzo. Smok leci, znowu się ustawił dobrze. Ale, a nie, tym razem bał się zaatakować T7, no dobra. No teraz się bitwa zaczęła podobnie, ale zezłomujemy za to sobie bez problemu. O! Runaberka? To patrzcie teraz na to. Ojoj. A, to była runaberka? Kurde, no i się nie doklikam. A, szarży, no tak, to było bezużyteczne. Ściana ognia. Stój sobie tam. Ła. Okej. To można zrobić teleportację. Żeby tak łatwo tam nie wbiegł. 2-4, no to ładne obrażenia. No i niestety. Z kolei ty, górniku. Myślałem, że będę go złomował, ale jednak nie. Okej. Pokaźne obrażenia. Pani bez tekstur. No niestety go zabiła. Okej. No to ten. To sobie weźmy, pójdźmy tutaj. Bo on z tego co widzę ma ścianę tarcz, więc im dalej tym lepiej. Odbicie pocisku na niego. Regenkę na niego. Oj, to było złe. To było bardzo złe. Mhm. O, to ciekawe, że zaatakował sam siebie, sam swoje jednostki. To ja jeszcze raz poproszę. Dobra, zabij już go. Nie wiem, jak ja zabiję tego drzewca. W sensie, czy jak on się ruszy do przodu, to te łańcuchy zejdą, czy nie? Bo jak nie, to tak dosyć nie za fajnie. Nałożysz mu chociaż znamię ognia? Nie. To nie dobrze. Przyspieszenie. Kurde, zbyt OP, naprawdę zbyt OP. Dobra, smoku, jak już ci podszedł, to go zezłomuj. Każdy chce tego, kurczę, patriarchę bitnego atakować, no. Tu walka te siódemek. Kurczę, no majestatycznie wyglądają te smoki, no. Nie ma co im odmawiać. No i się skończyło. No i się znowu zbugowało, czyli któraś z tych jednostek jest jednak jeszcze walnięta. No przepraszam was bardzo. Także z niemałymi problemami, jeśli chodzi o stabilność rozgrywki krasnoludami, dochodzimy do końca tego odcinka, na którym zdążyłem na szczęście pokazać wszystko, co pokazać wam chciałem. Jeśli chodzi o to, czy...
Wy dostaniecie wersję sprawną? Tak, ja zobaczę, o co chodziło z tym wysypywaniem się. Złożymy to na nowo, ewentualnie jeszcze tam zobaczę, co mogło być przyczyną i wy w opisie odcinka dostaniecie linka do na tą chwilę działającej wersji tej modyfikacji, która, no tak jak tam wspominałem, w niektórych miejscach może delikatnie być niezbalansowana, ale na pewno trochę świeżości, trochę niezbalansowana. Może względem po prostu jeszcze niezmienionych jednostek na tą chwilę jest jeszcze trochę miejscami niedopracowana, ale no design jest super, wprowadza świeżość. Można sobie popykać naprawdę na mapie jakiejś tam losowej do wieczorku, wiecie, siadacie, gracie na hot seatie jakimś czy tam innej mapie jednoosobowej i się cieszycie się tym, że w Herosie 5 nagle pojawiły się tak ładne jednostki. Postaram się, żeby nie było w następnych odcinkach takich rzeczy. Po prostu ilość zmian, którą twórca wprowadził ostatnimi dniami od momentu poprzedniego odcinka, jest tak duża, że chciałem wypuścić już drugi odcinek, w którym omówię te właśnie jednostki, bo mi zaraz temat całkowicie ucieknie, no nie? Bo zostało jeszcze, zobaczcie, no została Akademia, która jest bardzo ładna do omówienia. Widzieliście już w niej częściowo jednostki, ale to nie oznacza, że została omówiona, bo nie została, bo jeszcze jest naprawdę sporo rzeczy do poruszenia, do pokazania wam z bliska, do pokazania, jak to działa. Została Nekropolia, na którą walczyłem, ale to też nie jest pokazanie. Poza tym została wzbogacona o wampirzych lordów, tak? I którzy wyglądają też całkiem ciekawie, to nawet mogę wam pokazać. Tak, i wampirzy lord wygląda tak na blisko, jest naprawdę ładny. Znaczy, wygląda tak demonicznie bardzo. Ta gra wtedy chyba dostałaby PEGI wyższe, jakby tego typu jednostki tam występowały. No i demoniczny wampirzy, przepraszam, demoniczny. Wampirzy lord wygląda trochę jeszcze bardziej tak. Chociaż w sumie to chyba ten wygląda straszniej, tak bardziej typowo, jakbyście weszli do jakiegoś opuszczonego domu i wychodzi taki typ o spokoju, jest wampirem, nie? Więc dobra, okej. Okay. Wszystko wygląda ładnie. Odcinek trzeci będzie zawierał kolejne rzeczy, których nie widzieliście, czyli armię lochu, której jest tylko pół zamku, więc tak jak do tej pory będzie 2,5 pokazane. Armię nekropolii oraz armię akademii. No zostanie jeszcze armia orków, która też jest, no cóż, jest naprawdę fajna i do pokazania wam w najbliższym czasie, więc widzimy się w następnym odcinku modyfikacji od Jacka Rixa już niebawem, zobaczymy kiedy, ale to wszystko zależne jest od tego, ile zmian twórca zdąży wprowadzić i ile będę chciał podzielić na kolejny odcinek, bo ewentualnie szykuję się na to, że może być tak, że będą 4 odcinki, czyli odcinek, który będzie omawiał jeszcze jednostki uzupełnione w innych frakcjach, czyli nie jako jeden zamek, tylko te uzupełnione, no nie? I wtedy też wrzucę wam kolejnego linka z update'em, bo ja to trochę inaczej robię niż twórca, wrzucam to do modów. No i się żegnam już po raz czwarty w tym odcinku. Dobra, trzymajcie się. Dziękuję za obecność na odcinku. Cześć.